Tutaj już mam podpięte przewody do zasilania A1. Tak jak na schemacie tutaj z terminala X2. Też jest zasilanie do styku przekaźnika numer 13. Ze styku numer 14 wyprowadzam na terminal X3E przewód tutaj podpięty pod terminal numer 1. Ze styku numer 14 tego pierwszego przekaźnika wyprowadzam przewód na grupę terminali X3E. Pod terminal numer 1 będzie podpięty oczywiście ten przewód, tak jak właśnie na schemacie. No i poszczególne przewody 4 do wyłącznika bezpieczeństwa. Tutaj już mam wpięty oczywiście ten wyłącznik bezpieczeństwa. Na razie go umieszczę tak na panelu. W następnych kilku odcinkach dorobimy tutaj jakiś malutki panelik operatorski z kilkoma przyciskami. Właśnie powiem więcej trochę o różnych przyciskach, o efektach różnych, które te przyciski wywołują. Na razie to zrobimy po prostu tak na sprawdzenie. Tutaj jeszcze jedna rzecz, trzeba wpiąć mostek pod Y36-37. Jak widać na razie świeci się tylko dioda zasilania. Tak jest w tym momencie skonfigurowany ten przekaźnik bezpieczeństwa, że po włączeniu maszyny trzeba wcisnąć przycisk reset. Właśnie wcisnąłem ten przycisk i jak widać obydwa kanały się zaświeciły. No i teraz kiedy wcisnę wyłącznik bezpieczeństwa, te obydwa kanały, jak widać, te diody gasną. Zwalniam ten przycisk i załączam przycisk reset. I jak widać, wszystko się załączyło z powrotem. Czyli te przekaźniki znowu się zwarły i mam zasilanie w grupie terminali X3E. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnych odcinków.